Cześć, witam z Kasper Tess. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do recenzji radia samochodowego. Jest to radio marki XBlitz, model RF500K, najwyższy model w ofercie tego producenta. No i jak widzicie, radio wyposażone już w duży dotykowy wyświetlacz, na którym możemy nawet wyświetlać materiały wideo. Mamy też tylną kamerę cofania, czyli będziemy na wyświetlaczu mogli obserwować obraz za samochodem i to jest, myślę, jeden z największych atutów, jeżeli chodzi o to radio. No i mamy też funkcję zestawu głośnomówiącego, w zestawie jest też mikrofon, tak więc no, wydaje mi się, że może być to bardzo ciekawa propozycja dla osób, które w swoich samochodach nie mają fabrycznych radioodbiorników właśnie z tego typu funkcjami. Na początek, jak zwykle, zapoznajmy się z zawartością tego opakowania. Tak wygląda cały zestaw po wypakowaniu z pudełka, czyli jak widzicie, dużo elementów. Mamy oczywiście nasze radio, jest pilot zdalnego sterowania do obsługi tego radia. Oczywiście, tak jak wspominałem Wam na wstępie, mamy mikrofon do prowadzenia rozmów podczas właśnie jazdy. Tak wygląda tylna kamera do zamontowania właśnie w samochodzie. Następnie mamy tutaj przewód łączący kamerę z radiem, jak widzicie, dość długi. Następnie przewody zasilające tutaj do kamery prawdopodobnie. Mamy też standardowe wtyczki do podłączenia radia, jeżeli byście nie mieli gotowej instalacji w Waszym samochodzie. Kluczyki do wyjęcia radia z kasetki. No i instrukcja obsługi w języku polskim. No i teraz, jeżeli chodzi o samo radio, to jak widzicie, tutaj mamy ten nasz duży wyświetlacz 5 cali przekątną, tak jak Wam wspominałem. Niestety on nie jest tutaj regulowany w żaden sposób, więc tutaj po prostu jest ustawiony na stałe. Obok wyświetlacza mamy dwa pokrętła, jedno do regulacji dźwięku, drugie do zmiany funkcji. Ono tutaj się nie kręci, tylko jest takie odbijające. Jeden przycisk mechaniczny właśnie po prawej stronie, jeden po lewej. No i dwa złącza USB od spodu. Jedno z tych złączy jest złączem do ładowania urządzeń mobilnych. Oczywiście jest tutaj też budowany mikrofon, dioda IR. Mamy też kasetkę do montażu tego radia. Jest to kasetka 1 DIN standard ISO 180x50, jeżeli byście takiej informacji potrzebowali. Tabliczka ze schematem podłączenia tego radia do instalacji w samochodzie. No i teraz tylny panel, czyli wszystkie wejścia, wyjścia. Jak widzicie, wejście antenowe, następnie mamy wejścia sygnału tej tylnej kamery. Oczywiście tutaj nasza kostka z wyjściami na głośniki i z zasilaniem tutaj tego radia z instalacji samochodowej. No i dodatkowe tutaj wyjścia na jakieś tutaj wzmacniacze, głośniki, jeżeli byśmy takie w samochodzie mieli zamontowane. Za chwileczkę sobie to wszystko jeszcze sprawdzimy w specyfikacji technicznej tego odbiornika. Ok, to teraz się może przenieśmy na stronę producenta, czyli marki XBlitz. Pokażę Wam specyfikację techniczną i najważniejsze cechy tego radia, a następnie przejdziemy sobie już do jego podłączenia i do testów praktycznych. I jesteśmy już teraz na stronie marki XBlitz. No i zobaczmy sobie takie najważniejsze cechy tego radia. Tak jak już wspominałem Wam, mamy tutaj ten duży wyświetlacz 5 cali dotykowy. Następnie moc tego radia to jest 4x50W. Możemy się łączyć z telefonem za pomocą protokołu Bluetooth 4.0. Możemy korzystać z funkcji zestawu głośnomówiącego. To sobie będziemy chcieli dzisiaj przetestować. Mamy tutaj funkcję właśnie tego parkowania i to też będę chciał w tej naszej dzisiejszej recenzji Wam pokazać. Następnie oczywiście dostęp do stacji radiowych, tutaj widzę, że też do Spotify. No i mamy też radio multimedialne, czyli możemy też uruchamiać sobie na tym radiu filmy. Tutaj jak widzicie, urządzenie odtwarza formaty MP3, MP4, WMA, tak więc no, myślę, że bardzo ciekawe rozwiązanie. Jeżeli chodzi o złącza USB, to tak jak widzicie, mamy dwa złącza USB, z czego jedno z tych złączy może być przeznaczone do ładowania telefonów, urządzeń mobilnych. Zaraz zobaczymy sobie jego parametry techniczne. Jeżeli chodzi o tą kasetkę montażową 1 DIN, tak jak Wam wspominałem już, jeżeli chodzi o standard ISO 180x50 mm. No i teraz te pełne dane techniczne.
Czyli to, co można zainteresować, dwa porty USB, oba w standardzie 2.0, jeden z ładowaniem, natomiast nie ma tutaj podanych parametrów, jeżeli chodzi o moc tego ładowania. Obsługa kart microSD do 32 GB, dyski flash również do 32 GB, radio FM, pamięć 18 stacji radiowych, pilot zdalnego sterowania, moc 4x50 W. No i tutaj te obsługiwane formaty, tak jak Wam wspominałem, MP3, MP4, WMA i też jakieś inne formaty, aczkolwiek już nie wyszczególnione w tej specyfikacji. Konektor ISO, Bluetooth 4.0, waga radia 550 gram. Ok, radio mamy już podłączone, co prawda nie w samochodzie, ale myślę, że Wam to nie powinno przeszkadzać. I teraz zapoznajmy się z jego funkcjami. Jak widzicie na tym naszym wyświetlaczu dotykowym mamy funkcje w postaci takich kafelków. Pierwszy jest na stałe, tutaj mamy datę oraz godzinę. Następnie mamy dostęp do radia, do aplikacji A-Link, do Bluetooth. No i na drugim ekranie mamy USB, wejście AV oraz ustawienia. Więc może teraz na początek zobaczmy sobie działanie samego radia, czyli wchodzimy sobie do aplikacji i teraz zobaczcie. Na tej górnej części wyświetlacza mamy wyświetloną częstotliwość nadawania naszej stacji radiowej. U góry widzimy też informacje o sile dźwięku, tutaj jest teraz poziom pierwszy. Następnie mamy tutaj informację, że jest to FM1, ponieważ mamy trzy jak gdyby ekrany do zaprogramowania stacji radiowych. FM1, 2 oraz 3. Na każdym takim ekranie możemy zaprogramować sobie 6 dowolnych stacji radiowych. Zmiana tutaj tych stacji następuje za pomocą tego przycisku, czyli teraz FM2 kolejne 6 stacji i FM3 kolejne 6 pozycji. Czyli jak widzicie możemy zaprogramować sobie 18 stacji radiowych i bardzo łatwo pomiędzy tymi poszczególnymi stacjami się przełączać. Tak więc to jest tutaj jeżeli chodzi o obsługę tych stacji radiowych. Jeżeli chodzi o wyszukiwanie, programowanie stacji, pierwszy przycisk wyszukuje nam wszystkie dostępne stacje radiowe, więc przeszukuje nam całe pasmo i następnie zostanie to wszystko oczywiście zapisane na tych poszczególnych zakładkach. Jak widzicie teraz jest piąta, za chwileczkę będzie szósta stacja wyszukana i następnie przechodzimy od początku już na FM2, czyli programują nam się kolejne stacje, czyli siódma, ósma, aż dojdziemy do tutaj 18 stacji radiowych, jeżeli oczywiście tyle w Waszej okolicy nadaje. Czy będzie nam tutaj działało to radio? Zobaczymy, no to nie mam anteny takiej zewnętrznej, ale zobaczmy tutaj siła dźwięku. No i jak widzicie, możemy uruchamiać poszczególne stacje. Przechodzimy pomiędzy stacjami. No i jak widzicie, wszystko to bez problemu nam działa. Teraz FM2 i znowu kolejne stacje. O dosyć dużym stopniu samodzielności. Jak widzicie, bez problemu możemy sobie wybierać stację. Czego nam tutaj może brakować w tym oknie? Przede wszystkim jakiś tutaj nas stacji, ponieważ jak widzicie, wszystkie stacje są po częstotliwości zapisane, zaprogramowane i tutaj nie znalazłem opcji, że można było to w jakiś sposób edytować. Ponieważ w instrukcji obsługi tutaj nie ma jakoś opisanych tych poszczególnych funkcji, więc tak pokrótce, pierwsza opcja wyszukuje nam wszystkie stacje, zapisuje nam listę tych stacji, następnie lupka wyszukuje najbliższą stację i na niej się po prostu nam tutaj uruchamia. Przycisk tutaj ten wyszukuje nam stację pierwszą do tyłu. Następnie tutaj mamy zmianę tej listy na FM2, FM3. No i wyszukiwanie też do przodu jakiejś najbliższej stacji radiowej. Takie wyszukiwanie możemy też tutaj zrobić ręcznie. I tutaj jak widzicie możemy sobie co 0,5 tutaj regulować tą częstotliwość, dostrajać sobie tą stację radiową, jeżeli byśmy tutaj tego potrzebowali. O aplikacji A-Link sobie dzisiaj nie będziemy mówić, natomiast przejdziemy sobie do połączenia Bluetooth i teraz chciałem Wam pokazać, jak to połączenie Bluetooth wygląda. Łączymy się poprzez Bluetooth z naszym telefonem. Tutaj mamy Car Bluetooth A93, to jest nasze radio. I od tego momentu tak naprawdę możemy już sobie, nie wiem, słuchać muzyki z telefonu, prowadzić rozmowy telefoniczne. W tym momencie odtwarzamy sobie tutaj materiał wideo na telefonie, no i głos jest już przez głośniki radia
Mamy tutaj na radiu też tytuł tego materiału, który aktualnie oglądamy na telefonie. Jeżeli to będzie oczywiście muzyka, to będą to tytuły utworów. Jeżeli to jakieś filmy, no to tytuły tych filmów. Możemy oczywiście z pozycji radia zmieniać utwory. Zauważcie, bardzo łatwo możemy przechodzić między kolejnymi utworami. Możemy też zatrzymywać odtwarzanie, wznawiać i też za każdym razem mamy tutaj wszystkie te informacje odnośnie nadawanego utworu. To było, jeżeli chodzi o odtwarzanie tutaj dźwięku z telefonu. Natomiast teraz zobaczmy sobie kolejną funkcję. Mamy tutaj książkę telefoniczną i jeżeli zezwolicie w telefonie na pobieranie książki telefonicznej, to tutaj Wam ta książka się wyświetli. Ze względu na RODO nie mogę Wam tego pokazać, ponieważ musiałbym udostępnić tutaj numery telefoniczne osób, które mam w swojej książce telefonicznej. Natomiast zauważcie, mamy tutaj zakładkę klawiatura, z której będziemy też mogli bezpośrednio wprowadzić numer telefonu, na który chcemy zadzwonić i wykonać takie połączenie. To zobaczmy, wprowadzamy numer, zielona słuchawka, no i nawiązujemy połączenie telefoniczne. No i rozłączamy taką rozmowę. Czyli jak widzicie, możemy bez problemu sobie tutaj z tej klawiatury wybierać numery telefoniczne i nawiązywać połączenia, lub też możemy to wybierać wszystko z książki telefonicznej. Teraz jeżeli chodzi o te pozostałe zakładki, na końcu mamy ustawienia, czyli widzimy z jakim urządzeniem jesteśmy teraz połączeni oraz nazwę naszego urządzenia do parowania. I mamy też możliwość rozłączenia się z naszym telefonem tutaj za pomocą tej ikonki. I jak widać, w tym momencie urządzenia zostały rozłączone. Jeżeli chodzi o połączenia przychodzące, to również możemy je bez problemu odbierać i prowadzić rozmowy telefoniczne. Ten mikrofon, który macie w zestawie, polecam umieścić gdzieś tutaj bliżej Waszej głowy, żeby te rozmowy były jak najbardziej komfortowe. No i myślę, że jest to bardzo fajna funkcja, jeżeli chodzi o ten radioodbiornik USB. No i teraz próbujemy sobie podłączyć jakiegoś pendrive'a do naszego radia. Zauważcie, od razu nam się uruchamia lista z naszego pendrive'a i jak widzicie, rozpoczyna się odtwarzanie jakiegoś tutaj pierwszego losowego utworu. Oczywiście możemy bardzo łatwo zmieniać utwory z pozycji już samego radia. Możemy zatrzymywać, wznawiać, ustawiać odtwarzanie w pętli. Możemy też przeglądać listę naszych utworów i po prostu ręcznie sobie tutaj wybierać piosenki, które nas interesują. Co dalej? Mamy tutaj możliwość sterowania lewy kanał, prawy kanał lub też stereo. No i mamy też wejście do takiej klawiatury numerycznej, w której będziemy sobie mogli na przykład wybrać numer piosenki, która nas interesuje. I zobaczcie, automatycznie zostaniemy na tą piosenkę, na ten utwór przełączeni. W ustawieniach tutaj mamy jeszcze, jak widzicie, pojedynczy cykl, kolejność folderów, cała sekwencja, pętla folderów, cała pętla. Następnie mamy odtwarzanie losowe lub też cała pętla. No i tak naprawdę tutaj jest wszystko. Cofamy się jedną pozycję i teraz zobaczcie, jeżeli macie jakieś materiały wideo, to jeżeli akurat ten format jest obsługiwany przez to radio, to zauważcie, możemy sobie takie filmy oglądać. No i jak widzicie, dźwięk działa, obraz działa, możemy sobie odtwarzać filmy na ekranie tego radia, czyli myślę, że też bardzo fajna funkcja. Oczywiście możemy się tutaj po tej osi czasu poruszać, możemy też tutaj zmieniać utwory, zatrzymywać. No i tutaj też mamy możliwość ustawienia oryginalnej wielkości formatu 4x3, 16x9, dopasować wideo do pełnego obrazu. No i zostają nam jeszcze zdjęcia, które też możemy sobie tutaj gdzie przeglądać, oglądać na pełnym ekranie, więc też jeżeli taka funkcja jest dla Was przydatna, to jak najbardziej w tym radiu się znalazła. Ok, teraz chciałem się Wam pokazać tą tylną kamerę. Ja ją mam tutaj koło siebie, co prawda, ale zobaczcie, jeżeli teraz sobie ją odpowiednio podłączycie, czyli podłączycie ją też do tutaj lampy cofania w Waszym samochodzie, mamy tutaj specjalne przewody, to zobaczcie, jeżeli włączymy bieg wsteczny, czyli podłączymy zasilanie, to zauważcie, od razu nam się uruchamia kamerka.
I jeżeli ją odpowiednio oczywiście ustawimy, to mamy też tutaj te linie prowadzące z tyłu. Możemy obserwować tutaj drogę za samochodem. Jak widzicie, mamy też podświetlenie, czyli nagrania w nocy będą jak najbardziej czytelne. Jeżeli chodzi o te ustawienia obrazu z kamery, to również możemy tutaj to odbicie sobie lustrzane wybrać i wówczas ten obraz będzie bardziej naturalny. No i teraz zobaczcie, jeżeli sobie taką kamerkę ustawimy, przymocujemy gdzieś do samochodu z tyłu, to będziemy sobie mogli na tym dużym wyświetlaczu obserwować drogę za samochodem. No i dodatkowo mamy tutaj te linie, które nam pomagają w manewrowaniu na parkingu. Jeżeli akurat jesteśmy podczas jakiejś tutaj odtwarzania stacji radiowych, tak jak teraz, zobaczcie, i wrócimy bieg wsteczny, automatycznie radio zostanie wyciszone i zostaniemy przełączeni na ekran z tylnej kamery naszego samochodu. Czyli jak widzicie, ten tryb parkingowy, no myślę, że bardzo dobrze tutaj się też powinien spisywać. Jeszcze raz próbujemy, włączamy bieg wsteczny i automatycznie otrzymujemy obraz z kamery za samochodem. I może na koniec jeszcze dwa słowa na temat tutaj tych przycisków mechanicznych oraz tych pokrętłeł. Jak widzicie, tu mamy oczywiście tą regulację dźwięku, widzicie, że on się nam tutaj zmienia. To pokrętło również pełni rolę przycisku, czyli możemy zatwierdzać funkcję, możemy taka teraz wejść do equalizera i jak widzicie wybierać sobie tryby muzyki, rock, jazz, klasyczna i tak dalej. Po wybraniu możemy regulować basy, zwiększać, zmniejszać, kolejne przyciśnięcie tony wysokie, następnie balans, lewo, prawo. To wszystko możemy też bardzo łatwo regulować, przednie, tylne głośniki, no i tutaj oczywiście głośność, która może być tutaj regulowana w formie też tutaj takiej skali graficznej. Więc w ten sposób możemy też bardzo łatwo zarządzać tymi funkcjami, o ile nie lubimy na przykład wyświetlacza dotykowego podczas jazdy. Drugie pokrętło służy nam oczywiście do zmiany stacji radiowych, czyli zauważcie, przekręcamy po prostu w prawo i automatycznie przechodzimy pomiędzy tutaj tymi wybranymi stacjami. Jeżeli chodzi o zmianę listy z FM 1 na 2 na 3, to możemy to zrobić tym przyciskiem u góry i zauważcie, bardzo szybko możemy też te listy kanałów zmieniać. Jest to tyle ważne, że wiem, że niektóre osoby nie lubią patrzeć na wyświetlacz radia, tylko chcą to robić mechanicznie, więc bez problemu jesteście w stanie zmienić sobie listę kanałów i po prostu bardzo łatwo wybrać stację, z której też chcielibyście korzystać. Również to pokrętło też pełni rolę przycisku, czyli możemy zatwierdzać nim jakieś tutaj wybrane funkcje. Podobnie to działa w przypadku tej zmiany utworów muzycznych poprzez Bluetooth, czy też utworów odtwarzanych z pendrive'a, więc możecie sterować tym radiem właśnie albo manualnie za pomocą przycisków i tych pokrętł, albo po prostu ręcznie za pomocą ekranu dotykowego. Czyli jak widzicie, duża wszechstronność, jeżeli chodzi o obsługę tego radia. Ok, na dzisiaj to myślę będzie już tyle. Jak widzicie, radio bardzo funkcjonalne, ponieważ możemy słuchać klasycznie stacji radiowych, możemy łączyć się poprzez Bluetooth z naszym telefonem, możemy podłączyć sobie pendrive'a z naszą muzyką, nawet filmami wideo, tak jak widzieliście. Możemy też podłączać jakieś inne urządzenia AV wejścia, wyjścia. No i mamy też możliwość korzystania z funkcji kamery cofania, co myślę chyba jest największym atutem, jeżeli chodzi o to radio samochodowe. Z mojej strony na dzisiaj to będzie już tyle. Ja Wam oczywiście dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał Wam się podobał, to oczywiście jak zwykle proszę Was o łapkę w górę, o subskrypcję kanału. No i też jestem ciekaw Waszych opinii na temat tego radia, co Wy o nim sądzicie, tak więc piszcie w komentarzach, dzielcie się swoimi spostrzeżeniami. Ja się z Wami już dzisiaj żegnam i do zobaczenia już niedługo w kolejnych recenzjach na kanale Smart Test. Cześć!